sobotę 16 czerwca 2018 roku ulica Opata Jacka Rybińskiego w Gdańsku zamieniła się na jeden dzień w deptak. Tegoroczne siódme święto dzielnicy Viva Oliva jak co roku było huczne, barwne, rozśpiewane, a nawet roztańczone. To święto ma pokazywać, co Oliva ma najlepszego. Bo zwykle tego typu święta polegają na tym, że sprowadza się atrakcje do danej dzielnicy i mówi się, mieszkańcy dzielnicy, skorzystajcie z tych atrakcji. A my mówimy odwrotnie. Mieszkańcy, pokażcie, co macie najlepszego. No i pokazują oczywiście, nie wszyscy, no ale pokazują. Jak mówiłem, mamy tutaj edukację i biznes i różne rzeczy. Za chwilę zacznie się korowód oliwski, w którym wezmą udział na przykład motocykliści, którzy z klubu, który ma swoją siedzibę przy ulicy Liczmańskiego. No kto o tym wie? No właśnie. I to jest również okazja do spotkania oliwian z oliwianami, bo przecież większość ludzi no na co dzień no lata do roboty, wraca do domu, nie za bardzo chce im się już z tego domu wychodzić, bo wymęczeni i nie wiedzą na dobrą sprawę, co w tej oliwie w ich sąsiedztwie jest, a dzisiaj się mogą dowiedzieć. I myślę, że wielu no oczy przeciera ze zdziwienia. O, jakie fajne rzeczy są w tej oliwie, że ja o tym nie wiedziałem wcześniej. No, mówiłem o stoiskach ustawionych wzdłuż ulicy Opata Jacka Rybińskiego, dzisiaj deptaka. No, ale jest scena i na tej scenie, jak co roku, prezentują się gdańskie, te oliwskie szkoły do pewnego momentu, a potem są koncerty. W tym roku wystąpi Mietek Blues Band, w tym roku wystąpią naprawdę gwiazdy muzyki operowej w bardzo lekkim repertuarze. Artyści zaproszeni w naszym imieniu przez panią Barbarę Żurowską-Sud, wspaniałą osobę. No i na zakończenie będzie dyskoteka prowadzona przez DJ Wikę. To zjawisko jest rzeczywiście niebywałe. Osoba, która no, złamała całą masę, wydaje się, oczywistych reguł, jak i standardów, a tu nagle okazuje się, że dojrzały wiek nikogo z niczego nie musi eliminować. I ona jest tego no, żywotnym przykładem. Mam nadzieję, że przyjdą ludzie na tę dyskotekę i będą się radować, nie tylko młodzi właśnie, ale się okazuje, że starsi też mogą, a nawet powinni.